Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Przybywszy pod Górę Oliwną, Jezus zatrzymał się w chłodnej, uroczej dolince, porośniętej piękną, bujną trawą. Dziwiło mnie to, że trawa nie była ani troszkę podeptana. Tłum wiernych otaczających Jezusa zwiększył się tak dalece, że już nie mogłam ich zliczyć. Jezus tu długo rozmawiał i nauczał, jak ktoś, kto wypowiada już ostatnie słowo i ma odejść. Czuli też wszyscy dobrze, że nadeszła chwila rozstania, ale nie myśleli, że to już teraz nastąpi. Słońce wzbiło się już ponad horyzont i z wysokości stropu niebieskiego zsyłało na ziemię swe promienie. Nie wiem, czy dobrych używam wyrażeń, gdyż tam w ziemi obiecanej, w którą przenoszę się w widzeniu, nie wydaje mi się słońce tak bardzo oddalone od ziemi jak u nas. Nie wygląda mi ono jak u nas, jako mała, okrągła tarcza, lecz jakby było bliżej ludzi, więcej bijące blaskiem. Promienie także nie wydają mi się tak rozdrobnione, delikatne, lecz na kształt szerokich smug i pasów świetlanych. Na wspomnianej polance Jezus przebywał przeszło godzinę. W Jerozolimie ruch już dał się widzieć. Mieszkańcy powstali z nocnego spoczynku do zajęć dziennych. Wnet też zauważono tłumy ludu zebranego wkoło Góry Oliwnej i zachodzono w głowę, co to może znaczyć. Powoli z miasta zaczęły płynąć ku Górze Oliwnej gromady ludzi, przeważnie tych samych, którzy i w niedzielę palmową brali udział w pochodzie Jezusa. Ludzie cisnęli się tak licznie, że na węższych uliczkach powstał tłok. Tylko koło Jezusa i towarzyszących mu uczniów nie było ścisku. Jezus skierował się ku ogrodowi Getsemani, a stąd na szczyt Góry Oliwnej, omijając jednak miejsce, gdzie go niedawno pojmano. Tłumy płynęły za nim na górę jak fala różnymi drogami, przedzierając się przez zarośla i skacząc przez płoty. Jezus szedł coraz prędzej, a coraz większy blask bił od niego. Uczniowie spieszyli za nim, lecz nie mogli mu sprostać. Wreszcie Jezus stanął na szczycie góry, jaśniejąc białym blaskiem słonecznym, a z nieba spuścił się ku niebu krąg światła, gorącego tęczowymi barwami. Tłumy zatrzymały się, olśnione blaskiem, wieńcem otaczając górę. Od Jezusa bił blask silniejszy niż otaczająca go gloria. Lewą rękę przyłożył do piersi, a prawą błogosławił cały świat, obracając się na wszystkie strony. Nie błogosławił dłońmi jak rabini, lecz jak chrześcijańscy biskupi. Radością przenikało mnie to błogosławieństwo udzielone całemu światu. Wśród tłumów panowała głęboka cisza. Wtem światło z niebios zlało się w jedno z blaskiem bijącym z Jezusa. Jego postać, dotychczas widzialna, zaczęła się powoli od głowy rozpływać, jak gdyby znikać, podnosząc się ku górze. Wyglądało to, jak gdyby wchodziło jedno słońce w drugie, jakby płomień znikał w świetle lub iskra w płomieniu. Blask szedł taki z wierzchołka góry, jak od słońca w samo południe, owszem, jeszcze mocniejszy i jaskrawszy, bo przyćmiewał światłość dzienną. Już głowa Jezusa rozpłynęła się w tym morzu światła, a jeszcze widziałam Jego świetliste nogi, aż wreszcie cały zniknął mi z oczu. Mnóstwo dusz wchodziło ze wszystkich stron w obręb światła i znikały wraz z Panem. Tak więc przedstawiło mi się w niebo wstąpienie. Nie widziałam, by Jezus unosił się w powietrzu ku niebu, lecz pogrążył się i niejako rozpłynął w świetlanym obłoku. Z tego obłoku na zebrane wkoło tłumy spadła jakby świetlana rosa. Wszystkich zdjął strach i podziw, a blask olśnił ich oczy. Apostołowie i uczniowie stojący najbliżej nie mogli znieść oślepiającej jasności, więc spuścili oczy ku ziemi. Wielu rzuciło się twarzą na ziemię. Najświętsza Panna stojąca tuż za nimi spoglądała spokojnie przed siebie. Po kilku chwilach, gdy blask się nieco zmniejszył, zebrani ośmielili się znieść oczy w górę. Miotani najrozmaitszymi uczuciami spoglądali w głębokiej ciszy ku obłokowi świetlanemu, wciąż jeszcze otaczającemu szczyt góry. Wtem ujrzałam w świetle spuszczające się w dół dwie postacie, z początku małe, ale zwiększające się coraz za zbliżaniem się ku ziemi. Byli to dwaj mężowie w długich białych szatach, z laskami w ręku, jakby prorocy. Stanąwszy spokojnie na ziemi, przemówili do tłumu, a głosy ich brzmiały jak dźwięk puzonu. Byłam pewna, że słyszano ich aż w Jerozolimie. Mężowie galilejscy, rzekli,
Dlaczego stoicie tu i spoglądacie bezradnie w niebo? Ten Jezus, który spośród was wzięty jest do nieba, wróci kiedyś tak, jak widzieliście go wstępującego do nieba. To rzekłszy, znikli. Blask trwał jeszcze jakiś czas. Wreszcie rozpłynął się powoli zupełnie, podobnie jak światło dzienne rozpływa się w mroku nocnym. Teraz dopiero uczniowie zaczęli ubolewać, zrozumiawszy, co się stało. Oto ich Pan i Mistrz odszedł od nich do swego Ojca Niebieskiego. Niektórzy, odurzeni boleścią, rzucili się na ziemię. Gdy blask znikł zupełnie, przyszli trochę do siebie. Inni zaczęli się skupiać koło nich. Potworzyły się liczne gromadki. Święte niewiasty zbliżyły się także, a wszyscy rozprawiali, zastanawiali się nad tym, co zaszło. Wahali się i stali tak jeszcze długą chwilę, spoglądając w górę. Wreszcie apostołowie i uczniowie podążyli do wieczernika, a za nimi święte niewiasty. Niektórzy płakali jak niepocieszone dziadki, inni skupieni byli w sobie głęboko zamyśleni. Tylko Najświętsza Panna, Piotr i Jan byli spokojni, a otucha nie ustąpiła z ich serc. Za to w innych gromadkach byli tacy, którzy oddalili się stąd z niewiarą i zwątpieniem w zatwardziałości serca. Na szczycie Góry Oliwnej, skąd Jezus wstąpił do nieba, była płaska skała. Stojąc na niej, Jezus jeszcze przemawiał, zanim udzielił błogosławieństwa i zniknął w obłoku. Ślady Jego stóp pozostały odciśnięte na kamieniu. Niżej zaś, na innym kamieniu, pozostał ślad ręki Najświętszej Panny. Południe już minęło, zanim wszystek tłum rozszedł się do domów. Apostołowie i uczniowie byli z początku niespokojni, bo poczuli się osamotnieni i opuszczeni. Jednak spokojne i pełne skupienie zachowanie się Najświętszej Panny wlało pociechę w ich serca. Zaufali słowu Jezusa, że Maryja ma być dla nich matką, pośredniczką i orędowniczką, więc jej obecność napełniła ich pokojem.